Kochani, najważniejsze wydawnictwo mojego dzieciństwa obchodzi w tym roku 100 lat. 100 lat, wyobrażacie to sobie? To idealna okazja, by poświętować, cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie te czytelnicze początki Wielkiego Buka. Zapraszam Was, kochani, do oglądania! Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. A czyje urodziny tak hucznie świętujemy? Oczywiście, kochani, wydawnictwa Nasza Księgarnia. Największego polskiego wydawnictwa książek dla dzieci, które rozpieszcza młodych czytelników wspaniałymi lekturami od ponad 100 lat właśnie. Serwowało im i serwuje moc niezapomnianych opowieści, opowieści, które zapisują się w serduchach, kształtują umysły czytelników i zostają z dzieciakami na zawsze. Jakby tego było mało, Nasza Księgarnia wydała również wspaniałą jubileuszową publikację, wyjątkową książkę 100 lat wydawnictwa Nasza Księgarnia. Wypełniona jest pysznymi ciekawostkami, historycznymi faktami i rozmowami z wyjątkowymi osobami, które tworzyły i tworzą wciąż to wydawnictwo. A jako, że książki Naszej Księgarni towarzyszyły mi od tych najmłodszych lat mojego czytelniczego życia, to stulecie, słuchajcie, wywołało całą falę wspomnień. Przypomniało mi te wszystkie opowieści, te wszystkie historie, z którymi tak wspaniale spędziłam ten czytelniczy czas. I z tej wyjątkowej okazji przygotowałam dla Was 5 najważniejszych książek mojego dzieci oraz 5 ciekawostek o wydawnictwie Nasza Księgarnia na dokładkę. Zaczynamy od baśni Hansa Christiana Andersena, od których zaczęło się moje to prawdziwe, świadome, czytelnicze życie. Przyznam Wam, że od pierwszych chwil miałam obsesję na punkcie czytania. Chciałam za wszelką cenę rozwikłać te tajemnicze znaki, które z taką łatwością potrafili odczytać moi rodzice, moi dziadkowie, moi najbliżsi. Jako mała Kowalska postawiłam więc sobie ten jeden pierwszy cel – nauczyć się czytać. A jeśli nauczę się czytać, to pierwszą przeczytaną książką będą właśnie baśnie. W tym czasie, a miałam jakoś tak 4-5 lat, miałam obsesję na punkcie 2 opowieści Hansa Christiana Andersena. Pierwszą z nich był Świniopas, a drugą z nich Dzikie Łabędzie. Dzikie Łabędzie, które wydawały mi się wtedy i w sumie nawet dzisiaj robią na mnie ogromne wrażenie i są jedną z tych najbardziej niesamowitych andersenowskich opowieści. Pamiętam to niezwykłe uczucie, gdy po raz pierwszy przeczytałam tę baśń samodzielnie. To było nie do zapomnienia. Ciekawostka, kochani! Nie wiem, czy wiecie, a wydawnictwo Nasza Księgarnia rozpoczęło swoją działalność w sierpniu 1921 roku, niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Cel był prosty – wydawać podręczniki szkolne, wspierać uczniów i nauczycieli, wspierać również szkoły i dzielić się pięknymi opowieściami. Muszę Wam przyznać, że miałam bardzo muminkowe dzieciństwo, dlatego że jedną z najważniejszych lektur była saga o muminkach Tove Jansson. Muminki kochali i wciąż kochają moi ukochani rodzice, którzy zarazili mnie muminkową miłością właśnie. Spośród wszystkich 9 tomów największy sentyment mam do Zimy Muminków. To właśnie tutaj pojawia się Totiki, Zimowa Pani. To tutaj pojawia się również Przodek, Radamsa z Podszawki, no i oczywiście Buka. Muminki w ogóle uznaję za jedną z najbardziej uniwersalnych lektur ponadczasowych, które przenikają pokolenia, a które docenić można tak naprawdę najbardziej po kilkukrotnej już lekturze, kiedy muminki dorastają razem z nami. Nie wiem, czy wiecie, ale muminki pojawiły się w Polsce po raz pierwszy jakoś na początku lat 60. Pierwszym tomem, który pojawił się w polskich księgarniach, było Dolina Muminków. Do dzisiaj ta wyczytana przez wszystkich stukrotnie wygnieciona książeczka stoi dumnie na naszej rodzinnej biblioteczce. Oczywiście, kochani, nie mogło zabraknąć w moim zestawieniu Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren. I ja wiem, kochani, słuchajcie, Dzieci z Bullerbyn były kamieniem milowym czytelnictwa dla wielu młodych czytelników na całym świecie. Z Dziećmi z Bullerbyn jednak, słuchajcie, łączy mnie dodatkowe osiągnięcie, a mianowicie to, słuchajcie, była pierwsza książka w moim życiu, takich gabarytów, którą przeczytałam na jeden haps, za jednym zamachem. Pamiętam, była jakaś jesienna sobota, ni to ciepło, ni to zimno, sięgnęłam z rana po książkę, egzemplarz wyczytany już przez moją mamę i tak czytałam, aż do kolacji,
gdzieś koło 20. Skończyłam z wypiekami na twarzy i nie mogłam uwierzyć, że nie ma nic więcej. Czytałam tę książkę cały dzień non-stop, nikt nie mógł mnie wtedy powstrzymać. Dzieci z Bullerbyn to najważniejsza książka mojego dzieciństwa, ta najbardziej dla mnie przełomowa, mój pierwszy duży book. I uwierzcie mi, uwielbiam wracać również do niej po latach i znów przeżywać te wyjątkowe historie. Nie wiem, czy wiecie, ale jako, że w PRL-u nie było czegoś takiego jak prawa autorskie dotyczące zagranicznych twórców, to wielu zagranicznych twórców właśnie dostawało jedynie symboliczne wynagrodzenie w złotówkach, które mogło wydać no jedynie w granicach naszego kraju. Wyobraźcie sobie, że Astrid Lindgren zgodziła się na ten układ, zależało jej bowiem na tym, by jej książki przekraczały żelazną kurtynę. W zamian natomiast przysyłała, słuchajcie, swoich wnuków na narciarskie wycieczki. Jest, słuchajcie, taka książka naszej księgarni, którą spędziłam całe zaczytane godziny, którą uwielbiam do dziś, którą wspominam, a którą zakupiłam jakoś, słuchajcie, w Zakopanem, miałam chyba 7 albo 8 lat. Madika z Czerwcowego Wzgórza. Ile ja cudownych chwil spędziłam z Madiką, słuchajcie, w zasadzie spędziłam tak naprawdę wszystkie okresy choroby, przeziębień, przysypiania pod kołdrą, wiecie o co chodzi, Madika była wtedy ze mną zawsze. Czytałam jej przygody na okrągło, wygrzewając się pod kołdrą. Uwielbiałam ten mały, kameralny, zamknięty świat zbuntowanej Madyki na Czerwcowym Wzgórzu. Uwielbiałam jej przygody, jej szkolne perypetie, no i te wykręcone zabawy z siostrą, jakie wymyślała. Madika była najbliższą mojemu sercu bohaterką spośród Astridowych dziewczyn właśnie, no i do dzisiaj budzi same najprzyjemniejsze wspomnienia. Nie wiem, czy wiecie, ale w 1992 roku w Polsce odbyła się Lindgrenada, olbrzymi kiermasz dedykowany właśnie tej wyjątkowej autorce, jaką jest Astrid Lindgren, a wszystko to dla uczczenia jej 85. urodzin. Były stoiska książkowe, była specjalna konna parada przebierańców, a na dokładkę sama Astrid Lindgren wysłała, słuchajcie, listy do swoich polskich czytelników. To musiało być naprawdę wzruszające wydarzenie. I nie byłoby również mojego późnego dzieciństwa bez Mikołajka, sępego i gościnnego. Mikołajek przyszedł najpóźniej spośród naszych książkowych opowieści, ale przyznam wam, że nawet dzisiaj jak wracam do tych historii, to śmiewam się do łez, a ten śmiech wywołuje normalnie falę bólu brzucha. Mikołajkowy humor jest totalnie życiowy, taki słodko-gorzki, no spójrzmy chociażby na ten dramat jego rodziców. A jednocześnie jest taki cudownie niewinny, więc nic tylko śmiać się na zdrowie. Wciąż moim najulubieńszym opowiadaniem jest opowiadanie z Ludeczką. To jest taka dziewczynka, która przychodzi w odwiedziny do Mikołajka. Ja pamiętam, że ja po prostu płakałam ze śmiechu, no nie mogłam przestać i czytałam to opowiadanie przez kilka dni codziennie, żeby właśnie się rozśmieszyć. Ale słuchajcie, po latach doceniłam, wiecie kogo najbardziej? Ananiasza, pupilka pani Bon, dokładnie wiedział jak ustawić się w życiu. A na koniec, jeśli jesteście ciekawi tych najważniejszych top wszechczasów książek wydanych przez naszą księgarnię, to na pierwszym miejscu mamy serię Poczytaj mi mamo, na drugim miejscu mamy Mikołajka, a na trzecim Dzieci z Bullerbyn. Coś was dziwi? Mnie tutaj nic nie dziwi. Jestem ciekawa, kochani, czy pamiętacie swoich książkowych ulubieńców dzieciństwa, no i czy wracacie do tych książek teraz po tych wszystkich latach? A może pamiętacie na przykład takie książki, które jakoś nie zrobiły na was specjalnego wrażenia, chociaż wszyscy się nimi zachwycali? Mnie na pewno ominął ten cały szał na kultową Jerzycjadę Małgorzaty Musierowicz. To znaczy, ja bardzo doceniam tę serię z daleka, czytałam kilka tomów, ale jakoś nie wpadłam w zachwyt. Natomiast bardzo ciepło wspominam tę najpopularniejszą serię naszej księgarni, czyli serię Poczytaj mi mamo. W tym zestawieniu nie umieściłam tej serii wyłącznie dlatego, że tak naprawdę czytała mi ją mama, czytał mi ją tata, moi dziadkowie, moi najbliżsi, a świadome zaczytanie zaczęło się właśnie od baśni. Jestem ogromnie ciekawa waszych wspomnień, kochani. Natomiast wydawnictwu Nasza Księgarnia życzę kolejnych 100 tak wyjątkowych, wspaniałych lat działalności. Zarażajcie kolejne pokolenia młodych czytelników czytaniem właśnie. Dawajcie koniecznie, kochani, znać jak to u was było. Pamiętajcie o łapkach w górę, będzie mi bardzo miło. Dawajcie komentarze, bierzcie udział w innych konkursach. Bawcie się pysznie. Do zobaczenia. Pa, pa. Jesienną porą, kochani, jesienne książki dla jesiennych czytelników. Zaglądajcie tutaj, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o konkursach, jeśli jesteście nowi, pamiętajcie o subskrypcji, możecie też kliknąć dzwoneczek. Do zobaczenia!